Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z budowy modelu T34. Dzisiaj zajmę się gąsienicami. Wycinę je z ramek, postaram się skleić. Może ja tak jak dużo w tym modelu będę robił to pierwszy raz. Jeśli nie wyjdzie nam sklejenie gąsienic z części, wtedy jeszcze mamy alternatywę w postaci gumowych, ale mam nadzieję, że się uda, także zapraszam do oglądania. Pierwsze co zacznę to od wycięcia wszystkich części gąsienic z ramki, także przechodzimy do wycinania. Gdy wycięłem wszystkie ogniwa naszych gąsienic, potrzebuję jeszcze je spiłować, obrobić plastik, także biorę się do roboty. Gdy już wszystkie ogniwa zostały obrobione, posegregowałem sobie na dwie sztuki. Jedna, jak widzicie, mają taką oto wypustkę, a drugie są całkiem płaskie. Teraz według instrukcji będę kleił z jednej i z drugiej strony. I w ten sposób analogicznie robię z drugiej strony. Gdy gąsienicę już skleiłem, teraz przyszedł czas na malowanie. Użyję do tego farby XF64 Red Brown z firmy Tamiya. Thank you.
Te nasze gąsienice już wyschły, w tym momencie metodą suchego pędzla nadamy jej troszkę metalicznego połysku farby, także tutaj użyję do tego sobie farby XF56 Metallic Grey. I w ten oto sposób zrobię wszystkie gąsienice. Niestety nie udało mi się wkleić tamtych plastikowych gąsienic, także jeszcze mam w zanadrzu gumowe. Powtarzamy cały zabieg, malujemy jednym kolorem, później drugim postrzebrzamy oraz dodajemy troszkę rdzy i wtedy wkleimy gąsienice na czołg. Po zamontowaniu kół oraz gąsienic czołg prezentuje się w ten oto sposób. Muszę przyznać, że już kończymy tak naprawdę nasz czołg, to już została końcówka. W następnym odcinku zajmiemy się detalami, ostatnim wykończeniem naszego czołgu. Także jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Zachęcam do komentowania, subskrybowania mojego kanału. Także dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!